Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu Bet Show. Na dziś przygotowaliśmy dla Was coś o najpopularniejszych sportach walki, a bez wątpienia są nimi boks zawodowy i MMA. Po krótkiej przerwie znowu w mediach głośno o Arturze Szpilce. Z kim zmierzy się w następnym pojedynku oraz nad czym aktualnie pracuje na treningach. Zapraszamy serdecznie na rozmowę z pięściarzem z Wieliczki. Artur, założyłeś ostatnio Twittera i od razu można powiedzieć mnóstwo zamieszania się wokół tego zrobiło. Czy zakładałeś konto na Twitterze, żeby sobie bezpośrednio uderzać do tych bokserów i proponować im pojedynki? Bo z Jenningsem póki co wygląda, że to poskutkowało. Dokładnie tak, dokładnie po to założyłem Twittera, żeby mniej więcej jakoś mieć jakiś tam wpis na świecie, bo to jednak Twittera mają wszyscy praktycznie pięściarze. No i ktoś mi to kiedyś powiedział, jak chcesz, żeby do Furego coś napisać, no to napisz bezpośrednio do niego. No ale póki co od razu, jak tylko pojawiła się szansa boksowania z Jenningsem, że Wach odmówił, od razu się zgłosiłem. Porozmawiałem wcześniej z promotorami, czy jest, żeby nie zrobić siebie głupa, bo chcę boksować, tam się trochę poróżniliśmy, ale dostałem zielone światło, więc od razu robiłem tak, bo chciałem z nim zaboksować. Także wszystko wskazuje na to, że no, czekamy jeszcze na odpowiedź HBO i prawdopodobnie będziemy boksować. Się nie mogę doczekać. Czyli w tym momencie najbardziej realny scenariusz to jest ta Kanada i w tym momencie temat Polsat Boxing Night na razie jest na drugim planie. Dokładnie, to nawet nie ma żadnego, jak tylko się pojawia, to nie ma nic ważniejszego dla mnie niż ta walka. Natomiast teraz wypłynęło o Mariuszu, że Mariusz by chciał z Tobą boksować. Twój promotor powiedział, że na razie nie ma opcji, ale hale otwierają w maju i coś w Krakowie, na Czyżynach. Bodajże w maju albo w kwietniu ma być otwarte oficjalnie tej hali. No i tam podobno ma być jakaś gala planowana i Ty z Wachem mielibyście zawalczyć. Ja wiem, że mielibyśmy boksować z Wachem, chciałem i promotorzy też, tylko byli zainteresowani na otwarcie gali w Krakowie, ale nie tak wcześniej, to było bardziej koniec roku, tak ustalaliśmy wstępnie, tak? Wiem, że gdzieś tam po tym Jenningsie, jeżeli wypali, to chcielibyśmy się skupić na tym zimnochu, tak? Żeby zakończyć to głupie gadanie. No i dopiero potem można myśleć coś ten. Na razie to ja mówię, na razie nie myślę ani o Wachu, ani na pewno bym bardzo z nim chciał zaboksować i pokazać wszystkim, że Wachu to drewno i tak naprawdę oprócz wytrzymałości, warunków fizycznych nie ma nic. I pokażę to, tak? I tylko tak jak powiedziałem, na razie się nie skupiam na żadnym Wachu, na żadnym zimnochu, tylko Jennings, bo to jest dla mnie szansa i dlatego ją wziąłem. I jak już to wszystko zaklepią, to będę chyba najszczęśliwszy na świecie. A jeszcze tak pociągnę Cię za język. Ty masz jakieś swoje wytłumaczenie, bo wszyscy się zastanawiają, dlaczego Wach nagle zrezygnował z opcji tej walki? Czy nie myślałeś nad tym temat? Nie interesowało mnie to. Ja patrzę inaczej. Zrezygnował, jest szansa, trzeba go brać póki ciepłe, tak? A nóż, widelec się uda i może się uda. Wszyscy są za tak. Moi promotorzy Jenningsa, Jennings, ja, więc teraz tylko decyzja zależy od HBO. Właśnie powiedziałeś, że Jennings by wbrew pozorom on by Ci pasował stylem. Dlaczego? Wydaje mi się, że dalibyśmy świetną walkę. Pasowałby mi, ponieważ gdzieś tam też atakuje, gdzieś się tam otwiera, ma szczelną gardę, ale stoi, nie rusza się gdzieś. No mi się wydaje, że walka byłaby fajna, no na pewno będzie fajna. Zobaczymy, no zobaczycie wszystko w ringu. Nie chcę nic tu mówić, co tam planuję, co nie planuję, wszystko przerobię z trenerem, jak już będzie to zaklepane. Przepraszam, na dniach ma być wiadomo, także zobaczymy. Dobrze, to powiedz, bo w ostatniej walce z Molo miałeś dłuższą przerwę i teraz wróciłeś do treningów na sali. Na czym się teraz skupiasz? Całą siłę robiliśmy, także powiem, że chyba jestem najsilniejszy, odkąd zbiłem do 110, jak wyszedłem z więzienia, prawda? I znowu zrobiłem podobną formę, jeśli chodzi o ciężary, o wszystko, także naprawdę nie mogę się doczekać jakiejś walki już. I mam nadzieję, że będzie to Jennings. A mieliście czas z trenerem Fiodorem Łapinem poćwiczyć tę bokserską technikę, tak jak on mówił, czy nie było czasu? Jak tylko był trener, bo trochę go nie było już, nie? Bo był to na obozie, to był tam, to ćwiczyłem z nim cały czas, ćwiczyliśmy technikę, także ja już jestem przecież w treningu ponad półtorej miesiąca. Dobra, to teraz chciałem spytać o galę w Chicago. Jakie są Twoje typy na walkę Andrzeja Fonfary, może zacznijmy od Andrzeja Fonfary z Millerem?
Za bardzo nie wiem, kto to jest ten Milek, bo tak kurde nie śledzę wagi półciężkiej, ale na pewno z tego, co tak patrzyłem po rekordzie chyba i po Tarnbok z reku, to Andrzej jest murowanym faworytem. Andrzej jest jednym z najlepszych zawodników w półciężkiej wadze na świecie. Także co, teoretycznie wydaje się wygrana Andrzeja, to jest boks, prawda, tam się wszystko może zdarzyć. No a Krzysiu, to nie podlega żadnej dyskusji, jest to jeden z moim zdaniem najlepszych zawodników, najlepszy mistrz świata, ale najlepszych zawodników w tej kategorii, który już pokonał raz tego, jak on? Fragomeniego. Tylko teraz pytanie, czy on go nie zlekceważy, prawda? Bo to różnie było. Żeby go nie zlekceważył, wyszedł skupiony i powinno być nawet przed czasem. Pawła na stule można śmiało nazwać legendą polskich sztuk walki. Jak ocenia ten rok w swoim wykonaniu oraz która z najbliższych walk na gali KSW interesuje go najbardziej? Zobaczcie sami. Panie Pawle, jakby pan ocenił pod względem sportowym zarówno siebie, jak i wszystkich zawodników na stula klubu, jeśli chodzi o wyniki sportowe w tym roku, co udało się osiągnąć, co mogło być lepiej, czy było bardzo dobrze, czy było źle? No kurczę, tak siebie oceniasz, to tak nie za bardzo lubię, także tam myślę, że to powinna inna osoba. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o moją osobę, no to nie do końca wyszło tak, jak powinno wyjść. Szczególnie ta moja ostatnia walka, nieudana. No ale tak jest, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Jeżeli chodzi o całą naszą ekipę, no to też... Można powiedzieć, że nie do końca jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek jeszcze rok się nie skończył. Za tydzień będzie walczył Piotrek Strus i wszyscy trzymamy kciuki. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok i tą walkę wygra. Natomiast pozostali, no Janek Błachowicz wypadł niestety, doznał kontuzji i nie może walczyć na KSW 25. Także no, można powiedzieć, że tak pół na pół. No, mogło być lepiej, ale jeszcze rok się nie skończył, jeszcze mam ostatnią tą galę. Także no, tutaj wszyscy liczymy, że Piotrek wygra i ten rok skończymy wygraną walką Piotrka. To tak płynnie przechodząc, jakieś już ma pan wstępne plany, założenia na przyszły rok? Jeżeli chodzi o moją osobę, no to jeszcze nie wiem. W tej chwili powoli dochodzę do siebie, bo niecałe 3 tygodnie temu miałem zabieg na gardło i na nos. I powoli się wdrażam w trening. Na razie tylko bieganie i siłownia. Na matę wejdę dopiero po nowym roku, ponieważ no to musi się wszystko porządnie zrosnąć i myślę, że w niedługim czasie no, będę ja wiedział, jak i również wszyscy zainteresowani, co dalej z moimi dalszymi walkami. Można pokusić się o takie stwierdzenie, że jest pan uzależniony od sportu? Od ruchu jestem tak uzależniony, to można powiedzieć. Dobrze, chciałem zapytać, jak pan typuje szansę Krzyśka Jotki na UFC? No, oczywiście typuję, że wygra tę walkę. Na pewno nie będzie miał łatwo, tym bardziej, że jego przeciwnik też debiutuje w UFC i będzie się chciał pokazać z jak najlepszej strony. No, będzie trudna walka, ale Krzysiek pokazał już nieraz, że ma charakter do walki i będę oglądał. No, mam nadzieję, że wygra i ten jego debiut w UFC będzie udany. No na pewno jest duża presja, on tak samo pewnie czuje dużą presję. No ale myślę, że sobie da radę, jest młodym zawodnikiem perspektywicznym, także myślę, że no, zobaczymy fajną walkę. Którą z tych walk na KSW 25 według pana może być najbardziej interesująca? Wiem, że z sercem najbardziej walka Piotra Strusa, a jeszcze jakąś inną by pan wymienił? No nie, no, oczywiście Piotrek, ale no myślę, że tutaj no ciekawy jestem, jak będzie Japończyk przygotowany do walki z Mamedem. No i to może być ciekawa walka, jeżeli rzeczywiście Japończyk przygotowywał się do tej walki przez dłuższy czas, nie tam ostatnie 2-3 miesiące, tylko był w formie cały czas i będzie dobrze przygotowany, tak jak był kilka lat temu przygotowany na tą walkę, no to będzie ciekawa walka. Myśli pan, że może być niespodzianka? Wszystko się może zdarzyć, to jest walka MMA, także tutaj
Oczywiście dużo większe szanse ma Mamed i tu myślę, że to wszyscy na niego stawiają. Aczkolwiek no, w MMA wszystko się może zdarzyć. No, poprzednim razem też na Japończyka za bardzo nikt nie stawiał, a była walka remisowa, także no, zobaczymy. Dobrze, to czego można życzyć Pawłowi Nastuli na przyszły rok? Zdrowia przede wszystkim. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Wiemy, że wielu z naszych widzów jest fanami sportów walki, także mam nadzieję, że ten dzisiejszy program przypadł Wam do gustu. I pamiętajcie, że widzimy się za tydzień. Cześć!